Witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmiku Wam pokażę, jak podłączyć czujnik temperatury w piekarniku do zabudowy z firmy Electrolux z funkcją pary. Czujnik temperatury wygląda tak. Jak widzicie tutaj, jak jest taki kabel i to tak się on zakończy. I jak widzicie tutaj, to tutaj jest taka jakby, nie wiem, czy to można powiedzieć, igiełka taka do wbijania. I ja wam powiem, do czego to służy. I to służy do tego, że jak że wy jak pieczecie coś, to podłączacie ten czujnik temperatury i wbijacie ten czujnik w jakąś potrawę, tą, którą pieczecie, i on nawet świetnie, i on i potem będzie przesyłane to do piekarnika. Więc tak, i teraz gdzie podłączyć ten czujnik temperatury? Już. Jak może się dziwicie, że tutaj nie ma żadnego miejsca do podłączenia. No to ja wam powiem. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest takie wejście. I tam podłączamy to. Już, bo to trzeba chwileczkę się zastanowić. Chwileczkę. O! I tutaj się go podłącza. I robicie tak. I tutaj potem. Już, poczekajcie, bo się kabelek zaplątał. Widzicie, taka pętełka mi się tutaj zrobiła. I muszę to odplątać. Już, przepraszam bardzo, mój palec. Albo dobra, już w sumie możemy to zrobić. Więc patrzcie. Tutaj na przykład ja to sobie tak udaję, że tutaj wkładamy ten czujnik temperatury. Tutaj. No pokażcie. O! Ja myślę, że chyba tak, że chyba już tak wystarczy. O! Ja daję akurat na blachę. Ja wam pokażę, jak to działa chwilkę tak przy włączonym piekarniku. Jak patrzcie, zamykamy. I teraz włączamy. I zaraz wam to pokażę, jak to działa. Uwaga, zrobię na wentylator. I patrzcie, piekarnik już się uruchomił. I patrzcie, tutaj macie temperaturę. Tutaj jest właśnie w piekarniku. Nie wiem, czy wy też to widzicie. I tutaj jest właśnie ta temperatura z tego czujnika. I on mierzy temperaturę, jaka jest. Patrzcie, 25. I tam potem będziemy mogli zobaczyć. Patrzcie, do stopni, patrzcie, to 27 stopni, 28. I tak sobie rośnie. Ja to tak krótko wam pokażę, bo ja nie chcę za bardzo wam tutaj przeciągać. Więc wyłączamy piekarnik. Otwieramy tutaj. I wyciągamy oraz tutaj odłączamy. Ja wiecie, no ja nie chciałam wam za długo tego pokazywać, bo wiecie, to by zajęło tego czasu. Więc tak, i pamiętajcie, by ten czujnik temperatury schować go gdzieś
Ale pamiętajcie, ale w takim miejscu, gdzie, ale w takim miejscu, które znacie. Bo jak włożycie w jakieś miejsce tam, które nie znacie, no to potem nie będziecie mogli tego znaleźć. I właśnie tutaj mogę powiedzieć, że ten jego czujnik, że ten czujnik temperatury, to jego można używać, ale nie musicie. I może go używać tylko ten, kto chce. Do piekarnika mogę dodać też, że tutaj z blaszki, jak jest funkcja pary, to tutaj nalewa się jednak wody do blaszki i tutaj paruje, więc tutaj byłoby takie dodatkowe pokrętło, ale w tej serii nie ma. Nie wiem, że wam to mówiłem poprzednim, ale jeszcze raz wam mówię. Więc dobrze, więc to już wszystko, co bym wam chciał pokazać w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmiku wam pokazałem, jak podłączyć czujnik temperatury w piekarniku do zabudowy z firmy Electrolux z funkcją pary. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, że jak macie pytania, to byście jakieś, jak macie jakieś pytania, to byście na dyskusji na kanale, ja wam postaram się odpowiedzieć. I jak wam się film spodobał, to oczywiście go to zalajkujcie, czyli że wy mi dajecie łapkę w górę, jak mogę powiedzieć do tych osób, którzy nie wiedzą, co to jest lajkowanie. To jest inaczej dawanie łapki w górę. I o których też pamiętajcie, jak wam się filmik spodobał. I za nic, niedługo będą kolejne filmiki. Myślę, że jutro też myślę, że coś tam wstawię do was. Znaczy tutaj na mój kanał. I ja was w takim razie zapraszam do mojego kolejnego filmiku na moim kanale. Do zobaczenia!